Hej, witam się z Wami z pięknej Barcelony. Mam na imię Ada i jestem ambasadorką internetowego Kantoru. Zabiorę Was w podróż po przepięknej Hiszpanii. Przed przylotem spisałam sobie listę zadań, które chcę zrealizować, będąc tutaj na miejscu. I muszę Was poinformować, że udało mi się kilka pozycji już wykreślić. Punkt pierwszy, zobaczyć Sagrada Familia. Udało mi się nawet zwiedzić jej wnętrze. Skorzystałam z możliwości udziału w mszy międzynarodowej, która odbywała się w niedzielę o 9 rano. Było to przy okazji bardzo ciekawe doświadczenie. Mogłam zaobserwować ludzi najróżniejszych narodowości, modlących się razem. No i sama Sagrada zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Punkt drugi, spróbować tapas. Te przekąski naprawdę mi zasmakowały. Już pierwszego wieczoru mieliśmy okazję odwiedzić knajpkę, w której podawała bardzo dobre tapas. Moje ulubione to chyba najpopularniejsze w Hiszpanii croquetas. Punkt trzeci, odwiedzić Park Güell. Warto wybrać się tam wcześnie rano. Poza tym, że poza godzinami otwarcia parku wstęp jest bezpłatny, można wtedy podziwiać przepiękny wschód słońca nad miastem. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Punkt czwarty, zorganizować piknik na bunkrach. To mniej popularne miejsce dla turystów, a warto się tam wybrać ze względu na przepiękną panoramę. W zasadzie z każdej strony można podziwiać Barcelonę przepiękną i zorganizować uroczy piknik w takich miłych okolicznościach. Punkt piąty, zgubić się w dzielnicy gotyckiej. Początkowo miał to być punkt z przymrużeniem oka i miał zakładać spacer po dzielnicy gotyckiej, ale tak się stało, że akurat się zgubiliśmy, przez co odkryliśmy jeszcze kilka kolejnych przepięknych ulic. Jest to naprawdę wyjątkowe miejsce, gdzie można zobaczyć jakby rzymską część Barcelony i naprawdę warto się tam zgubić. Punkt szósty, przespacerować się po La Rambla. Można tam znaleźć mnóstwo straganów, podziwiać ulicznych artystów. Warto też zahaczyć o targ La Boqueria, choćby dla samego klimatu tego miejsca. A idąc w stronę pomnika Krzysztofa Kolumba, można dojść do morza. Punkt siódmy, odpocząć na plaży. Przejrzysta woda, ciepły piasek. Idealne warunki, żeby odpocząć po całym dniu zwiedzania. Punkt ósmy, zjeść churrosy. Uwielbiam czekoladę i myślę, że każdy miłośnik słodkości będzie zachwycony, gdy spróbuje churrosów maczanych w czekoladzie. Punkt dziewiąty, wypożyczyć łódkę w parku de la Citadela. Już sam park jest przepiękną atrakcją, ale dodatkowo warto wypożyczyć łódkę i przepłynąć się po stawie. I punkt dziesiąty, zobaczyć magiczne fontanny. Myślę, że to obowiązkowy punkt na liście każdej osoby, która odwiedza Barcelonę. Naprawdę warto zobaczyć magiczne fontanny na własne oczy. Bardzo dziękuję, że towarzyszyliście mi w mojej podróży do Hiszpanii i dajcie znać, co jeszcze powinno się znaleźć na liście rzeczy do zrobienia w Barcelonie.